Z tej strony Az, witam was i lecimy przekroczyć rzekę, której Artur w sumie nigdy nie przekroczył, bo jak nie zabili, to się chyba nie liczy do kanonu. No nieważne. Oczywiście poprzedni odcinek nagrał się z kamerką, której nie ma, jej, bo OBS nie wiem czemu z dupy wrzucił mi ją wyżej niż powinna być. I no i po prostu w rogu była kamerka, której nie było. W sensie ona po prostu jest zasłonięta i leży sobie gdzieś obok, jest cały czas podłączona, ale no ale jej nie ma. I w sumie możecie pisać, czy byście chcieli tą kamerkę, czy nie. Ale nawet nie będę wnikał, no po prostu. Zresztą domontuję coś tam, wspomnę pewnie w tamtym odcinku, ale teraz dopiero sobie uświadomiłem przed tym odcinkiem. I dobrze, że robiłem restart taki grubszy z małą przerwą, bo jakbym tego nie robił, to pewnie bym nie wiedział. Ale dobra, zobaczmy, jak wygląda Blackwater. Pewnie nie będzie tak imponujące jak to miasto Saint-Denis, czy jak on się tam nazywa, to takie największe. No ewidentnie nie jest. No ale jest też dość duże. Nie wydaje mi się, żeby Redom chciał się robić takie miasto, jeżeli ten prolog będzie krótki. Zwłaszcza, że on też ma party. Więc chwilę to on potrwa. Zobaczmy. Teraz chyba do banku idziemy. Zobaczmy, czy w tym banku nam pożyczą. Ja, to jest bank. Czy udzielą nam tej pożyczki, czy nie. Excuse me, sir. Can I help you? Ja. Welcome. Yeah, I'm looking for Mr. Atherton. I'm a friend of Mr. Getty's over at Pronghorn Ranch. Oh, yeah, Mr. Atherton is in his office. Hey, please head in. Aha. Yeah. Dobra. Czyli lecimy tutaj. To jest ten pan, z którym mieliśmy się przywitać. A, ma otwarte drzwi, a tu i tak pokończę. I hope so. I want a loan, sir. A line of credit, so I can buy some property. What property? An old ranch. Beecher's Hope. That old dump? I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan. Mr. Marston. Marston. Only folk around here call me Milton. It's kind of a joke, I guess. A joke, huh? Which folk? Mr. Geddes. Uh-huh. I work for him. He said that you could help me out. I mean, if you can. So old David Geddes told you I'm the kind of man to loan a man with two names money so he can buy a rundown farm on account of his lack of farming skills, huh? Don't sound too promising when you put it like that. Well, how would you put it? Sorry to waste your time, sir. Oh, sit down. I'm sure we can figure something out. Serio, John, tak szybko się poddasz? You to make regular payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won't be too great. But if my cousin vouches for you, it'll be okay with the bank. Really? Absolutely. Thank you. Now, of course, we'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the farm reverts to the bank, no matter how much you paid. I understand. Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Geddes. Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, they'll need clearing on. Sure. Well, come back when you're done and we'll fix up the paperwork. Aha, zajebiście. Udało się tylko dlatego, że znamy szefa obecnego. Dosłownie, ale John się tak szybko poddał. Nawet nie próbował nic ugrać. Dobra, jakiś cel mam? Czy nie? W sensie. Aha! Tak po prostu. Tu nagle mam misję z dupy i to gdzie to jest w ogóle? Aha, tu gdzieś. Na tym, to jest chyba na tym ranchu. No i mam tą poboczną, którą patrzyłem w poprzednim odcinku, ale nawet się tym nie będę zajmował prawdopodobnie, bo jest to daleko, chyba że gramy tam popcha jakoś w tamtą stronę z misjami głównymi, bo nie chce mi się po prostu. Chociaż może się udam, jak ktoś napisze, chociaż biorąc pod uwagę jak bardzo na zapas to nagrywam, to nie wiem czy zdążę, ale zrobię sobie najwyżej save osobnego, albo nawet na pewno sobie zrobię save osobnego, zwłaszcza że muszę tutaj teraz zapisać, będę pamiętał jak on się nazywa, będzie pewnie u góry, czyli 65,8. Właściciel no tam ziemny, niech będzie. Ziemcy, przeczytałem, nieważne. analfabetyzm, nie no po prostu pójść lepiej jestem, a to przymołowy jak na mnie. A wklejanie ryja w monitor na 2 cm nie jest za wygodne i powoduje ból głowy. Ach, tak jak patrzenie prosto w słońce, ależ piękne słońce. Nieważne, no
To była chyba najszybsza misja, jaka była w tej grze, bo miałem po prostu literę i przyszedłem, porozmawiałem z typem przez. Dobra, ziomek, sorry, ale nie mam czasu. Ciekawe, czy John też ma honor. To było całkiem ciekawe, ale chyba nie, bo przejechałem obok typa. Aha. No nie, w dupie mam, co się stało z tym koniem. Chociaż może to był koń tamtego ślepego typa. Szkoda, by mi go wtedy było. Ale nie wnikam, nie będę. Nie, Arturem nawet nie chciałem się w to bawić, to co dopiero Johnem. Z moim szczęściem to zaraz się wywalę w jakąś krzywą akcję, z której absolutnie nic dobrego nie wyjdzie. O, wracamy na ścieżkę i jesteśmy chyba już? O, dokładnie. I co, i tu strzelanie będzie? Nie wiem. Ty, on ma kilka broni? What the fuck? Więcej niż kilka, czy wy to widzicie? Karabin. Dobra, bierzemy karabin i strzelbę tutaj. Strzelba. Skąd to będą te strzelby? Ty, czy to jest strzelba Artura? To jest strzelba Artura, patrzcie to. To jest normalnie. Skąd on ma broń Artura? What the fuck, czy wy to wi. No przecież to są te zdobienia, on by nie miał złotej strzelby. Skąd on ma broń Artura? Nie wiem. Jakoś tak super przyjaźnie. I hope so. To oni. Who's in charge here? No one, mister. This is a free country. Now that I ain't so sure about. Listen, I'm buying this land. I'm afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Who's this? I ain't sure. Some fancy Dane city boy says he owns this land. Or he's gonna. Owns it. That's what he says. Okay. And how come we living here? I ain't sure. Porozmawiaj. A w dupie ich mam. Get the hell out of here. This land belongs to me now. Ain't nothing on this earth belongs to no one, partner. Looks like you made your decision then, partner. No dobra, nie taki był plan, ale dobra. No i cześć. Oczywiście. Może mogłem to trochę mądrzej rozwiązać, ale mam to totalnie w dupie. Oni mieli broń, też do mnie celowali. Nawet jakby z banku się przypieprzyli, że ich zabiłem, że są tu trzy trupy, to mam to gdzieś. No. Miałem posprzątać, posprzątałem. No cóż. O, ale piękna burza idzie. Two names and no past. Come on in. How'd you make out? Well, let's just say there are no more squatters. Okay. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying this place? It's really run down and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here and here. Ciekawe, jakim imieniem i nazwiskiem. Powinien się dwoma innymi podpisać. Ach, jakież piękne początki biurok. Now we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Eventually, you will be a homeowner. I understand. Congratulations, you are now a real American, indebted and owned by the bank. I'm joking. They own me, they just own your property. Now you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. Just joking. Yeah. Teraz tylko znaleźć, aby. Well, it is you. Well, I never. I thought Serio, you were by. dead, boy. Dead. Uncle? The very same. Come here. I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Oh, bull crap. No, for real.
Well, I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. Not yet. Well, I got some things to take care of. No, not a problem. I'll come too. No, you don't have to. No, I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Evidently. Have a little pity, will you? Huh? Come on, then. All right. Nie, ale konia jeszcze masz, czyli nie stoczyłeś się do końca. Aha. Wróć do... Aha, z wujkiem. Oj, wuja! Dobra, pogadamy? Nie z tobą, kurde, z wuja! A nie, dupa, sami się pewnie odezwą. No gadaj ta, bo jak nie mówicie, to ja muszę komentować, czy to... Jedź. Chodź. Tak, jak byś... Speaking in monosyllables don't make you seem interesting, it makes you seem stupid. I don't care how I seem. Well, now where west are we headed, you damn grunting fool? This ranch I bought just now. Is that what you were doing in the bank? Spending all your money? Oh, I own a ranch in the armpit of West Elizabeth. Oh, my lord. Not that that's any of your concern, but... I was in the bank borrowing the money. Well, that's even worse. Yeah, you can run from a bounty, John. You can't run from a bank. Is Abigail there? No. She's, her and Jack are waiting until I'm set up before joining me out here. You mean she left you? Oh, I never thought she was a smart woman, but, you know, this makes me think maybe I was wrong. No more of that. I just bought this place, and you're lucky I'm showing it to you, and not looking for a place to bury you out here. No dokładnie, wujek. Dobra, a teraz rusz dupę, chyba nie zapomniałeś, jak się jeździ konno, co? No dokładnie, ale nie wiem, tam w mieście to co chwilę demencja go dopadła. Ta choroba chyba, która go powoli i boleśnie zabija. No, zapomniał, jak się jeździ, pojechał do tyłu i potem się przypieprzał, że zostawiłem go z tyłu. No nieważne, kurde, i tak trudno, nie, no dobra, nie mogę, to jest ostatni odcinek, jak dzisiaj nagrywam. Zrobię sobie chyba tam tygodniową przerwę, będzie to ssało, a najbardziej to będzie bolało, jak będę robił dogrywki, na przykład z komentarzami do odcinków, które będę wrzucał na następny dzień i będę miał takie, będę wchodził do tej gry i takie, jedna misja i będzie trzeba, nie? Ale dobra, zobaczmy. Mogłem ich nie zabijać, może by u mnie pracowali, ale skoro mieli takie wartość, że nie ma wartości na świecie, to... To walił ich pies, niech giną, mógł do mnie nie celować, frajer. Czekajcie, czy to dosłownie jest to miejsce, w którym ja... Nie, znaczy... Tu nie ma żadnego... Nie mówcie, że tu nie ma żadnego domu. Ty, a trupy magicznie sprzątnęły, te kojoty to zeżarły. Serio, nic więcej tu nie ma. I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we gonna farm here? Rocks? We? You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No, you're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. So, you think I'm an idiot? No. I know you're an idiot. No niestety wujek ma rację. Jak patrzę na ten domek, what the fuck? Mogłem sobie kupić kawałek lasu i szałas zbudować, mniej remontowania by było. A, czyli wuja będzie chlał, ja będę budował, wszyscy będą szczęśliwi. Co, zostałem teraz magicznie budowniczym? Nauczyli mnie robić płoty, ale co mi to da? A, chapter drugi, no dobra, to zawsze jakaś nagroda. Ciekawe, jaki będzie timeskip. Part 2, mansion. No, jakiś tam czas później pewnie, nie?
Chciałbym się przyjrzeć tej chatce, ale... O, dobra, płot wygląda obiecująco. Dobra. Będę miał kolejne misje, ale... Ty, dobra, nie, wygląda nieźle, w sensie... A nie, czy to po prostu są jakieś... A nie, nie wygląda nieźle, to po prostu są jakieś black shaki. No nieważne, zobaczmy, jak tam chata bogata. O, to jest chyba moja chata z przodu, ja to... Nie wiem, pobiegnę tam po prostu, nawet jak jest tam kolejna misja. Nie wiem, czy powinienem zaczynać, mam to gdzieś. Odcinek z najwyższej będzie trochę dłuższy. Miał być jeden, ale nikt nie mówi, że nie mogę dalej kontynuować. Dobra, czyli zrobiliśmy ogrodzenie, w skrócie mówiąc. Całkiem ładne. Ale jak my żyjemy w tej chacie? What the fuck? Nie chcę misji zaczynać na razie. Ale się zacznie, jak to tylko podejdę. Constipation? Guess you're my proof I'll never quite outrun my sins. You got so sanctimonious in your old age. No wonder she left you. It's like rooming with the King James Bible. Get up! Ow! I'm getting up. Oh, no, wait, what did I have to tell you? I went into town. I got a little drunk. Oh, shit! Well, we gotta go. We gotta go to Saint-Denis. Charles... Charles Smith is alive, I reckon. Charles Smith alive? Really? I reckon. Yes, I dreamed it all, and by the sound of it, not doing too good neither. Aha, zajebiście, ale do Saint-Denis mnie... Czekajcie, Saint-Denis to nie jest to miasto? A pociągiem pojechali. No dobra. A wiedziałem, że wykorzystałem do czegoś ten most. Była cutscenka. No tak, to jest miasto. Ciekawe, czy w mieście coś zmieniło. No rusz dupę, dziadek. No wujka już trochę za stary żeś. Back in Saint-Denis. I never liked this place. Me neither. No. Let's go find that big sour bastard. Sure. Ty, w sumie jak mnie gra tu zatrzyma, to można. Chyba, że poczekajcie, a tak z ciekawości muszę aż to zobaczyć. Tak. Czy miałem opcję zrobienia tej misji? O, chociaż nie, dupę, przecież teraz nie będzie mi pokazywała misji, jak jestem podczas trwania jednej. No. Aha. Czyli co? Wujek, koń, dystans, hotel. Nie no dupa, oj, czekajcie, mam cel tej misji? O co chodzi? Nie powinien pogadać teraz ze sobą, nie powinien mu coś odpowiedzieć? No wujek. No co ty na to? Aha, zajebiście. Siema, siema. Dobra, tylko pytanie, gdzie jest salon? Ja pierdzielę, poczekajcie. Gracz salon, o. Dobra. Teraz mnie do niego poprowadzi, inaczej ciężko byłoby go znaleźć. Dobra, sorry ziomek, nie chciałem ci wchodzić pod koło wozu. Ach, a miasto jak zwykle. Dobra ziomek, chcesz w papę? Właśnie John, ćwicz wytrzymałość, bo pływać to ty nie umiesz, kurde. To naprawdę, on 5 metrów potrafi, nawet nie, no 5 metrów potrafi przepłynąć. To tyle to jest wymagane do przepłynięcia pod wodą na kartę pływacką. What the fuck? Bądźmy szczerzy. Cieszmy się, że... Nie no, on musiał chyba w którejś misji pływać, na pewno, nie wiem, jak napadaliśmy na tą barkę albo coś. Lepiej muszło, zapuścił się przez to życie na farmie. Stał się szczurem lądowym. O nie. O. Widzicie? Umiera. Autentycznie życie. Będę biegł, aż nie padnie. Ciekawe, czy życie zacznie mi zabierać w końcu. Nie wiem, ale nie muszę już biec, bo jestem przy tym salonie. Boże, jakby mi się bić teraz za... pokazali. Dobra, siema. Good morning, mister. Hey, partner. You seen a big Indian guy? Indian? Sure. I've seen hundreds. A big guy. Boxer, maybe? Likes fighting? Yeah, yeah. Bare knuckle guy. Think he's... Z długim warkoczem. Night over at St. Saturnine's. Thank you. Thanks a lot. No problem, bud. No.
Szukę Charlesa w Saint. Aha. Zajebiście. Dobra. Ale gra do tego też mnie pewnie nie poprowadzi. A, cel podróży. To jest zaraz obok, wiem, ale i tak sobie to zaznaczę. W sensie tam doszedłbym tam pewnie z pamięci, ale dzięki zaznaczeniu sobie tego nam pójdę tam na pewno. Dziękuję, omijam biedę driftem i lecę. O, ten to był na grubej bibie, ewidentnie, biorąc pod uwagę jego chód. Fajnie. Czy to jest dziadek? W sensie dziadek Indianin? Oj, Charles to jest. So are you. So's he. That's uncle? What are you doing? I don't know. I'm alive. Uncle thought maybe he was in some sort of trouble. Kind of, just... I don't know. I'm throwing fights for a few dollars. Throwing fights? Sure. And you like that? Of course not. So? So... Let me go place a bet. Come on. Man, I thought you were dead. Sure. Abigail's still alive too, only she left me. Excuse me, I'd like to place a bet. On who? On myself, to win. Lone Wolf. How much? All of this. Okay. Yamanga? I pegged you for the favorite, but the odds just got real good. What about you, sir? A little wager on the wolf here? Real redskin brave. Dobra. Dawaj. Postaw. Wierzę we swoich. Jak przegra, to będę totalnie w dupie, bo mam raty w banku. Symulator Polaka. A. Everything else goes. You win by knockout, you win by retirement, or you win by death. Let's have a good fight, boys. Let's keep it. Dawaj, dawaj. Serio, pistoletem rozpoczyna. Zajebisty pomysł. Ciekawe, czy kiedy zainteresują się tym straże po tym, jak już mam strzał w środku miasta. Znaczy nie, żeby ten tłum był cichy, ale na pewno nie niesie się tak jak strzał. Dawaj, do... Charles. Ale mu dawali po ryju. Dobra, może komentuj mnie bardziej. O, piękny unik w wykonaniu Charlesa. Jeden, drugi, trzeci, prosty. O, już przeciwnik leży na ziemi. Lama zasrana. Dostaje jeden cios za drugim. Pada na japę. Charles się nawet nim nie przejął. I tyle było z jego przeciwnika. Nasz zakład wygrany. Says you just need to lie low. Where? We got a little place up past Blackwater, in the high country. Okay. I gotta grab my baggage. I booked a steamer heading upriver. That's why I was pretending to throw the fight. Okay, boys. I'll meet you at the bridge outside Saint Denis. What are you doing? Just have a few errands to run. You're useless. I am a deep thinker. Be quick. Come on. No, ta, wujek pójdzie napaść na jakiś bank. Dobra, powinienem kończyć ten odcinek, ale dobra, przejdźmy się jeszcze czas. Nawet nie wiem, ile on trwa, szczerze. You mean back then? Arthur helped me get out. Gave me a chance to live, I guess. You know that Arthur... Sure. Word got to me up north, so I went back and buried him in Miss Grimshaw. I had to run.
If any of us had been found, we'd have... Oh, of course. I understand. He's where he would have wanted to be. A pretty hillside, facing the evening sun. He gave me his satchel, with some of his things in it. Remember that journal he always drew in? I got it. I'm a bit of a draftsman myself nowadays. He was a good man. As much as any of us could be. Dziwnie się słucha o bohaterze, którą graliśmy praktycznie ciągle. Yeah. That makes sense. Anyway, I heard all you were dead. Or I might have come looking. And me, the same about you. Dutch? Who knows? Oby zdech śmieci jebany. Kurwa, aż jak usłyszę. All kind of things, but one thing I know, he ain't around here. I ain't heard nothing real in years since, well, that time. Nor me. Micah. I hope that bastard's dead. You know, he was the one speaking to them agents. What? Putting them on us the whole time. Or since before I got off Sisica. They picked up Strauss. The agents. Made a real mess of him. I heard he died in custody. Never said a word. Guess some folk is strong in ways you can't see. Everything that happened. All those deaths. Micah? None of us is innocent in that. Dutch, least of all. But I don't think we would have had to make those calls. All that mayhem. If it wasn't for... We were on a very bad path. And Micah Bell dragged us into the abyss. Yep, on this bridge. Well, gangs like ours don't ride off into... Okay. Hold on. What? Careful. Why? Those are Guido Martelli's men. Who? He used to work for Angelo Bronte. I've only been here an hour. Hey! Come over here. What now? What for? Well, you go left, I go right. On three. Mm-hmm. Three. Aha. Uh-huh. Jeszcze ktoś. Aha, poszukiwanie, zajebiście, naprawdę. Aha, po prostu. A to John mógłby podpierdolić jeszcze jedną. Tak dla zasad. No wsiadaj, no. No nie wiem, po co założyłem tą maskę. Mam jakiś karabin? Nie mam. Dobra. Martelli has the police chief in his pocket. If they take us in, we won't get out of the interview room. I don't want to get in a shootout over this. That's not the man I try to be anymore. No, I don't want that either. You see anything? Dupa. I think we're clear. If I ever want to go back, remind me that I hate Saint-Denis. Guido Martelli will happily remind you of that. Give me some simple folk. And wide open spaces. Wujek, jesteś tu? Jak cię nie ma, to będziesz wracał. Serio? Jest, aha, dobra. You boys been all getting up to no good? Kind of. Been getting shot at. Well, they weren't very good shots. Come on, let's head for home. No to chyba gra daruje nam większość tej drogi, myślę. No, zdziwiłbym się, gdyby nie. Taki trochę dłuższy odcinek, no ale jak mówię, nie będę nagrywał już dalej przez następny tydzień, nie będę w to grał, będę tylko ziemał podczas nagrywań, za każdym razem, nie mogę z tego, po prostu, nie wiem, ja, męczy mnie.
Jest 19:30, a ja ziewam, a wstałem o, nawet nie będę mówił której, późno. Bo ziewać to mógłbym o 3 w nocy. To by była normalna pora. A najlepsze jest to, że w ogóle mi się spać nie chce. Po prostu tak mam. Nie wiem. Życie. No gro się ładuj, no. M2. Ech. A, tak po prostu, koniec misji, o. No dobra. To się kończy tak, że w sumie John zbuduje tą farmę tak jak ten. Ty, patrzcie, namioty. Już zaczyna się robić jak w naszym obozie kiedyś. John chciał kupić farmę i ją ogarniać. A ten, a się skończy tak, że... Nie! Chciałem sobie tylko podejść. Good to have the old gang back together again. Let's just hope things don't turn out like last time. Here he goes. What I tell you, Charles? Boy is as sour as weak old milk. Nie, no nie zapiszę gry. Not even a retired $2 whore would stay with you. That's the goddamn truth. Now you used to be decent company, but now you're worse than a snake with a toothache. All he does is whine, whine. Excuse me. Oh, don't get all angry. It ain't gonna change nothing. You're hopeless. And I mean that literally. You got no hope. I mean, look at you. Look at this place. Your dream home. I've had better nightmares than this dream. Oh, darling Abigail. I've changed. Come live with me in an outhouse. I wouldn't ask my worst enemy to take a shit in. What are you trying to say? It's awful. It's a dump. The house has gotta go. Get some self-respect, you miserable sack of shit. Build a house a lady'd set foot in. Place just needs a woman's touch. It needs leveling. No woman would touch this place. Dokładnie, ja akurat teraz byłem na racie. Now, I reckon these horses can have it down in a minute. Here, come on. Tie that end around the horses. You loop that end around there. 30 minut powinienem kończyć ten film, ale dobra, do 40 minut może dobić, trudno. Wczoraj się poprzedni był krótki, to będzie dłuższe życie. Serio będziemy zawalać tą chatę? Znaczy w sumie to ładne, to nie jest złe. Nie jest to złe rozwiązanie, ale... Aha, maszować przycisk. Zajebiście. Aha, czyli koniom każ, całą... W sensie, to jest fazowe, że niby ciągniemy konie, które ciągną ten... Które ciągną dom. No raczej, że idzie. O, tam trochę. O, dach poszedł. O, ściana poszła. Wszystko. Ale mamy teraz upał. You keep working here. But if I don't go with you, who's gonna tell you just need a bit of peace and quiet from your incessant yapping. Charles, make him work. Whip him if you have to. Aha, ja jadę sam. Dobra, Jolo. Chyba, że mogę grę teraz zapisać. Mam jakąś taką dziwną wewnętrzną ochotę, żeby się nie dało. Ale się da. No, nieważne życie. Dobra, nowe miejsce. Trudno. No cóż, także do miasta pojedziemy, że w następnym ten się kończy w miarę, oczywiście nagram go teraz, bo cóż, życie. A, tylko jeszcze na koniec chcę, aha, dupa, nie mogę na ranczu broni wyciągać, to czekajcie, to jednak przejadę się jeszcze kawałek. W każdym razie widzimy się obok pana od tych, od, aha, zajebiście, czyli zajęliśmy się przez cały czas zrobieniem ogrodzenia. Dobry plan. Czy ja mam... Mam pistolet Artura! You see that, baby? Ach, ile ludzi zginęło. Od naboi wystrzelonych z tego pistoletu. Dobra, jest git. Co ci się nie podoba? Nie ma tu przy... No, autentycznie wąż tu gdzieś był. Wiem, bo syczał i koniowi się nie podobał, a jego nie widziałem, więc był mały. No, wąże tu są. Dobra. Widzimy się obok pana architekta. Dzięki, Awe, do następnego dnia miłego.